Członek Rady Jedi, zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia. Jako jeden z niewielu nie bał się śmierci, która w końcu dotyka każdego, a która dla niego jest okazją zdobycia nowego doświadczenia. Dzisiaj odcinek poświęcony jest Kitowi Fisto, osobie, która zawsze wnosiła miłą atmosferę do ogarniętej wojną galaktyki. Miłego oglądania. That power will only consume you. Kit Fisto był Nautolanem, wodnolądową rasą zamieszkującą planetę Gli Anselm. Nieznana jest jego dokładna data urodzenia, ale z informacji z legend wiemy, że w 41 lat przed bitwą o Yavin, Fisto miał padawana o imieniu Band Erin, która była kalamarianką, a więc można wnioskować, że przed śmiercią miał więcej niż 22 lata. Posiadał on duże czarne oczy, które były zaadaptowane do widzenia przy niewielkich ilościach światła. Jego skóra miała odcień zielonkawy, a z głowy wyrastały mu liczne czułe głowoogony, dzięki którym mógł odczytywać feromony i chemię ciała przeciwnika i w ten sposób wyczuć stan jego emocji. Posiadał on również bardzo czuły zmysł węchu i smaku, które działały najlepiej pod wodą. Również, tak jak większość Nautolian, posiadał on bardzo rozbudowane serce, które nawet przez pewien czas mogło bić, będąc oddzielone od ciała. Fisto podchodził do wszystkich swoich obowiązków z dużym entuzjazmem i praktycznie zawsze się przy tym uśmiechając. Nie potrafiła go zmartwić nawet wizja śmierci, którą postrzegał jako ciekawe i zabawne doświadczenie. Był on zarazem bardzo zaradnym i zdeterminowanym Jedi, który bronił zasad i honoru kodeksu Jedi. Jak również poświęcał się dla utrzymania pokoju w galaktyce. Przez swoją empatię i pogodę ducha był przekonany, że zostanie członkiem Rady Dyplomacji, tak zwanej również Rady Pojednania. Jednakże, ku jego zdziwieniu, został on wybrany bardzo szybko po otrzymaniu tytułu mistrza od razu do Wysokiej Rady Jedi. Kit Fisto zawsze był postrzegany przez przyjaciół z zakonu jako osoba zbyt wyluzowana, spokojna i uśmiechnięta jak na owe trudne czasy, w których przyszło im żyć. Co trzeba przyznać, to to, że Fisto bardzo wyróżniał się wśród większości beztroskich Jedi. Jeżeli wśród tłumu Jedi usłyszelibyście śmiech lub chichot, to możecie być pewni, że to właśnie nasz dzisiejszy bohater. Nie tracił on uśmiechu nawet podczas walki na arenie Petranaki na Geonosis. Uważał on zawsze, że Jedi powinni korzystać z danej im mocy, w celu zapewnienia bezpiecznego i lepszego życia społecznego osobom, które nie miały szczęścia w otrzymaniu daru mocy. Ważna w nim była również jego samokrytyka. Mimo tego, że wiedział, iż przygotował się dobrze do trenowania padawana, to jednak miał on wątpliwości co do swoich kompetencji jako nauczyciela. Wątpliwości pogłębiły się po śmierci jego byłego padawana, Nadara Weba. Fisto był również bardzo konserwatywny w kwestii polityki galaktycznej, choć nigdy nie chciał brać w niej czynnego udziału. Zawsze stawiał on na tradycję i nie lubił radykalnych zmian. Z informacji zaczerpniętych z legend mogę również zahaczyć o jego uczucia miłosne. W niekanonicznym komiksie Fale Grozy Kit Fisto zawiązał bliższe relacje z twilekańską mistrzynią Jedi Aylą Securą, którą chcąc uratować przed utonięciem, pocałował ją, dając jej tym samym potrzebne powietrze do oddychania, gdyż rasa Nautolan potrafiła oddychać za dwie osoby. Mimo rosnącego uczucia do siebie, oboje zgodzili się, że zobowiązania wobec zakonu Jedi są najważniejsze i nie powinni oni angażować się w związek. Mimo wszystko, oboje pozostali przyjaciółmi. Skupiając się teraz na jego umiejętnościach, to co warto odnotować to to, że Fisto używał pierwszej formy, a dokładnie techniki Shi-Cho. Była to forma podstawowa, która była przygotowaniem do nauki bardziej zaawansowanych technik, lecz Kit Fisto przy niej pozostał. Według mnie można go uznać za mistrza tej techniki. Posiadał on również niejakie wyszkolenie w korzystaniu z formy czwartej, z techniki Ataru. Fisto był przez wielu uważany za jednego z najlepszych szermierzy w zakonie Jedi. Forma pierwsza specjalizuje się w walce z kilkoma przeciwnikami lub na przykład z przeciwnikiem korzystającym z wielu broni,
jak generał Grievous, którego Kit Fisto o mało co nie pokonał. Opowiem o tym szerzej w historii. Jednakże pozostając tylko przy formie pierwszej, Fisto znacznie się tym osłabił, a to dlatego, że przy pojedynku z jedną osobą, formę pierwszą bardzo łatwo skontrować. Forma druga, a dokładnie technika Maka Shi, jest kontrą dla Shi Cho, co udowodniła Asai Ventress podczas walki z Kitem Fisto w niekanonicznej powieści Spisek na Cestusie. Dobrze wyszkolona Ventress była blisko zabicia mistrza Jedi, którego uratował Obi-Wan. Również przykład walki z Sidiousem pokazuje, że pozostanie tylko przy formie pierwszej może być tragiczne w skutkach. Kit Fisto był wyszkolony w mocy tak jak każdy Jedi. W nowym kanonie nie wyróżniał się niczym szczególnym. Jako, że był on przystosowany do życia w wodzie, można wyróżnić w nim moc tworzenia tzw. kuli mocy. W wyniku napływu energii powstawał bąbel, w którym znajdowała się zamknięta energia. Można zaobserwować tę zdolność w wykonaniu Anakina Skywalkera, jak również u Kita Fisto. W legendach Kit Fisto potrafił również wykorzystać tę moc w celach ofensywnych. Z innych mocy wiemy, że Fisto był dobrze wyszkolony w korzystaniu z tzw. szybkości mocy. Był on jednym z najlepszych Jedi, jeżeli chodzi o korzystanie z niej. Był pod tym względem nawet szybszy od Obi-Wana Kenobiego. Inne zdolności, o które można tu zahaczyć, to na pewno pilotaż myśliwców, walka wręcz i oczywiście mistrzowskie wyszkolenie w pływaniu. Z wyposażenia jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to miecz świetlny Kita Fisto. W nowym kanonie nie różni się niczym szczególnym od reszty mieczy. Natomiast z informacji z legend wiemy, że jego miecz posiadał drugi kryształ, który pozwalał na włączenie miecza świetlnego pod wodą. W legendach było to coś szczególnego, lecz w kanonicznym serialu Wojny Klonów Ahsoka oraz Anakin również odpalili swoje miecze pod wodą, ale nie zostało potwierdzone, czy to dzięki drugiemu kryształowi. Obecnie informacja o wodoodpornym kryształe z legend nadal pozostaje niekanoniczna. No cóż, to chyba wszystko na temat wyposażenia, umiejętności i charakteru. Czas teraz pokrótce przybliżyć sobie historię Kita Fisto. Co działo się z Kitem Fisto przed wojnami klonów, nie wiemy nic. Jedyna informacja, która ma miejsce przed wojnami, to taka, że trenował on padawana Nadara Webba. Lecz ich drogi się rozeszły, kiedy Webb został mianowany na rycerza Jedi. Fisto uczestniczył tak jak ponad 200 innych Jedi w misji ratunkowej na planecie Geonosis. Był on jednym z niewielu, którzy przeżyli na arenie Petranaki. Parę miesięcy po owej bitwie na pustynnej planecie Fisto otrzymał informację na temat kryjówki generała Grievousa na trzecim księżycu planety Vasek. Na planecie spotkał on dawno niewidzianego Nadara Webba, z którym połączył siły w celu wytropienia generała. Generał wystawił naprzeciwko nim droidy Magna Guard oraz stwora Rogwarda, który wielkością i drapieżnością dorównywał nawet Rancorowi. W starciach z siłami Grievousa zginęły wszystkie klony, w tym ich dowódca, komandor Phil. Dzięki walce ze strażnikami i Rogwartem Gorem, cyborg miał dostatecznie dużo czasu, aby się zregenerować, dokonać napraw i już samemu stanąć do walki. Pierwszą ofiarą Grievousa stał się Nadar Webb, który był na tyle pewny siebie i wściekły z powodu śmierci jego oddziału, że postanowił dokonać zemsty na własną rękę. Mimo prób zatrzymania go przez Fista, Webb stanął do walki z Grievousem i zginął zastrzelony przez niego. Fisto postanowił uciec z kryjówki, lecz najpierw musiał stanąć do walki z Grievousem. Walka trwała przez pewien czas i prawie zakończyła się ona zwycięstwem Kita Fisto, który pokazał, jak dobrze jest wyszkolony do walki z takim unikalnym przeciwnikiem, jakim jest Grievous. Jednakże przewaga Magna Guardów była zbyt duża i Fisto, nie chcąc ryzykować walki z siłami generała, ewakuował się z Księżyca. Następne miesiące Fisto spędzał w świątyni Jedi lub na stacjach medycznych, jak na przykład na stacji nad planetą Ord Cestus. Misją, w której Kit Fisto wykazał swoje zdolności, była misja na planecie Mon Cala, gdzie wraz z Padmé Amidalą, Ahsoką Tano i Anakinem Skywalkerem mieli doprowadzić do pokoju między ogarniętymi wojną domową rasami Quarrenów oraz Mon Calamarów. Wojska Quarrenów były wspomagane przez separatystów, natomiast siły Mon Calamarów przez Republikę. W owym konflikcie udział bierze znany pewnie wszystkim... Opisywać całego przebiegu bitwy tutaj nie będę, bo nie jest to cel tego filmu, ale mogę was zachęcić, żebyście sami te odcinki obejrzeli. Kit Fisto pokazuje w tej bitwie bardzo wiele ze swoich umiejętności. Cały czas jest w środku akcji, to dowodząc siłami Mon Calamarów i klonów, walcząc wręcz z rasą Karkarodonów,
czy pokazując swoje umiejętności w walce i mocy. W okresie końcowym Wojen Klonów Fisto spędzał czas głównie na Kursant w Świątyni Jedi. Służył tam radą dla padawanów, wyrażał swoje zdanie na temat różnych misji, jak na przykład misja na Onderonie. Również żywo dyskutował nad ważnymi tematami jak zbombardowanie Świątyni Jedi, odnalezienie mistrza Sifo Dyasa, czy skontaktowanie się Qui-Gon Jinna, którego wszyscy uważali za martwego, z mistrzem Yodą. Wojny klonów w końcu dobiegły końca. Dooku i Grievous zostali zabici i wydawało się, że nareszcie nastanie pokój. Jednakże tak nie było. Anakin przekazał Mace'owi Windu, że kanclerz Palpatine jest tak naprawdę lordem Sithów. Windu zabrał ze sobą Agena Kolara, Sizi Tina oraz Kita Fisto w celu aresztowania Palpatina. Tam okazało się, że Darth Sidious jest zbyt potężny dla Tina i Kolara, którzy padli po jednym ciosie. U Kita Fisto wyszła jego wada w walce. Fisto słabo radził sobie w walce z jednym przeciwnikiem, który mógł skontrować jego technikę. I tak, mimo sparowania paru uderzeń, Kit Fisto poległ z ręki przyszłego Imperatora i wreszcie mógł się dowiedzieć, czy śmierć jest zabawnym doświadczeniem. Kit Fisto był niewątpliwie jednym z najbardziej wyróżniających się Jedi. Zawsze uśmiechnięty i pogodny, ciężko było zadrzeć mu uśmiech z twarzy. W nowym kanonie niestety dużo czasu nie dostał, ale ten czas, który dostał, wykorzystał w najlepszy sposób, pokazując, że zasługuje na więcej. Sam był w stanie pokonać generała Grievousa, pokazywał duże umiejętności dowodzenia i walki podczas misji na Mon Cala. Fisto jest postacią charakterystyczną, wyróżniającą się z tłumu Jedi, ale czy dostaniemy o nim jakąś opowieść w postaci komiksów? Świat Star Wars jest na tyle rozległy, że ciężko skupić się na wszystkich postaciach z osobna. Trzeba będzie poczekać, lecz myślę, że historia Kita Fisto, mimo że krótka, jest opowiedziana w dobry, ciekawy sposób, jak na postać drugoplanową i nie potrzebuje ona dodawania czegoś nowego na siłę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka o Kicie Fisto. Jeżeli się podobało, to zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania kanału. Mam tutaj również garść informacji. Po pierwsze, rozpoczęło się Star Wars Celebration, z którego wynotowuję najważniejsze informacje i odcinek podsumowujący powinien się pojawić parę dni po zakończeniu eventu. Po drugie, wielu z was prosi mnie o zrobienie odcinków o paru postaciach, co dla mnie jest bardzo miłe, ale też chcę tutaj powiedzieć, że zrobienie odcinków o na przykład Obi-Wanie Kenobi czy Anakinie Skywalkerze wymaga dużo czasu na przygotowanie materiału, a obecnie tego czasu za dużo nie mam. Odcinki o nich i o innych postaciach, frakcjach, tematach z naprawdę obszerną historią pojawią się najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym, kiedy będę mieć naprawdę sporo czasu. Po trzecie, kolejny odcinek powinien pojawić się w najbliższym tygodniu lub na początku kolejnego, ale jeszcze sam nie wiem, o czym będzie. A na razie to było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.